Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co moja córeczka Lini 3-letnia oraz Melusia, wtedy 3-miesięczna, dostała na święta, a właśnie starsza na urodziny i na święta. Chcieliście taki film w kierunku gdzieś tam inspiracji, co tam fajnego dziewczyny mają zabawek. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwszą rzeczą, jaką Lili dostała, jest taki domek Barbie. Domek, powiedziałabym, ale dla takich małych Barbie on jest generalnie stworzony. Do tego domku było też bardzo dużo takich, trzy takie małe pieski. Ale wiecie co, nie wiem gdzie one teraz są, może wykorzystać moment, kiedy mogę to dla Was nagrać, więc no nieważne, ale są to takie malutkie pieseczki i one tutaj też właśnie z tymi różnymi Barbie mogą się bawić i tutaj mieszkać. Barbie nie były w zestawie, tylko właśnie pieski, do tego takie mebelki. To co mi się podoba w tym domku, to to, że one są tutaj dosyć mocno zaczepione, może wiecie, no nie jakoś na stałe, ale przynajmniej to się nie gubi, bo wiadomo, że małe dziecko wszystko wyciąga i może się to gubić. Tutaj jest tak na niby basen, a tutaj mamy taką kuchnię i te rzeczy, zobaczcie, w stoliku też są takie do mocowania, jak możecie zobaczyć, więc to wszystko nie wypada tak łatwo. Tutaj mamy taki fotel, tutaj jest winda, która jedzie do góry. Generalnie domek można złożyć i wtedy jest dużo mniejszy. Tu jest jeszcze zjeżdżalnia do basenu. O, udało się za pomocą drugiej ręki, więc tak wygląda domek. On naprawdę nie jest duży. Zobaczcie, tu jest moja ręka, więc jak cztery moje ręce, więc tak naprawdę wydaje mi się, że idealnie do małego pokoju lub do pokoju, gdzie wiecie, jest mnóstwo już różnych zabawek. Ja myślałam o takim dużym, drewnianym domku, ale to jak druga córka też podrośnie. O, tutaj jest jeden pieseczek. O, to były takie pieski. Jak druga córka podrośnie, to pewnie będą miały taki duży drewniany dla lalek. A póki co Lili bardzo dużo się bawi właśnie takimi pieskami. Ma sobie taki zestaw u góry w swoim pokoju. I tak właśnie pomyślałam, że to będzie fajne, bo to kupiła moja siostra z mojego polecenia. I faktycznie bawimy się tym codziennie. Lili dostała również takie klocki magnetyczne. Części jest, słuchajcie, bardzo dużo, chyba ze 190, ale liczą się też takie różne, to akurat nie z tego, wiecie, na przykład, nie wiem, koła, piłki, bo one tutaj są świecące. Jest tutaj bardzo dużo różnych takich elementów do budowania. Jest też cała taka książeczka i powiem Wam szczerze, że u nas te klocki konstrukcyjne to jest totalny hit. Tutaj macie firmę, magnes bardzo dobrze się trzyma. Tutaj są różne propozycje właśnie, jak można wybudować. Oczywiście tu by trzeba było dokupić dużo elementów, żeby można było tak wszystko wybudować, ale niektóre rzeczy się da, bo robiliśmy. O, tutaj macie, ile jest takich zjeżdżalni, rzeczy, które można właśnie wybudować. No Lili te klocki uwielbia, jak widzicie, są rozsypane, bo naprawdę cały czas non-stop się nimi bawimy, budujemy parkingi dla samochodów, dla lalek, jakieś pomieszczenia, domy. No naprawdę te klocki to jest dla mnie hit. Lili kuzyn, który ma 9 lat, dalej się bawi takimi klockami, dokupują właśnie do niego różne elementy i dalej je lubi, więc na pewno jest to zabawka, która jest na wiele lat, a nie jakaś taka, wiecie, po prostu na chwilę, więc wydaje mi się, że warto coś takiego mieć. No i w tym zestawie akurat jest ich bardzo dużo. Tutaj akurat mamy zmieszane dwa zestawy, bo Lili wcześniej dostała 40 elementów i na przykład ten pojazd jest z tamtego zestawu, ale to jest zdecydowanie za mało, więc jak już kupujecie miniu, to zdecydowanie warto sobie kupić większy zestaw, żeby móc no więcej rzeczy wybudować. Lili dostała też takie koniki, zwierzątka. Ja się nie znam na tych firmach, ale wiem, że są właśnie w Rossmanie takie i jeszcze jest jakaś firma chyba na Interketsy, która właśnie produkuje takie figurki zwierząt, bo one są, jak widzicie, bardzo realistyczne. No my konika mamy, ale wiecie, to jest taki, już Wam pokazuję, taki zwykły konik z Action. Widać, że to jest coś innego, a ten jest taki prawdziwy. Mamy też takiego i naprawdę są to fajne zwierzęta. Rzeczki gdzieś tam do zabawy, dużo można różnych zabaw z nimi robić, tworzyć im jakieś, wiecie, domki, nie domki, właśnie dokupować można wiele zwierząt, bo jest ich cała masa, no wszystkie chyba egzotyczne i takie, że tak powiem, nasze, jak koniki, krowy, konie,
Więc jak Was takie, z Marusią mi to kopię, jak Was takie tematy interesują, no to właśnie chyba z Rossmanie można je dostać. Tak mi się wydaje, że to są te. No i mamy grę małpki, chyba każdy kojarzy grę spadające małpki. Tutaj wkłada się kolorowe patyczki, wiesza się, czy rzuca się tutaj małpki i wyciąga się patyczki i one spadają. No chyba nie ma osoby, która tej gry nie zna. Lili ma akurat tutaj wszystko w woreczku zapakowane. Bardzo fajna gra, dużo śmiechu i radości. Lili bardzo się podoba i też o to właśnie chodziło, żebyśmy wszyscy mogli grać w taką grę i żeby nie zajmowała tak dużo czasu, w sensie wiecie, rozkładanie, przygotowywanie. Ona jest raz, dwa, trzy gotowa, no i wydaje mi się, że to jest taka kultowa gra, którą warto mieć. I nasz mały Cymbergaj, świetna sprawa, ja uwielbiam w to grać, naprawdę uwielbiam, zawsze daje ta gra nam niesamowicie dużo wrażeń. Lili też bardzo lubi grać, bo niedaleko nas w centrum jest taki mały Cymbergaj właśnie dla dzieci, no i na początku Lili tak nie wiedziała, o co chodzi, a teraz zawsze chce w to grać i dostała właśnie taki mini Cymbergaj, właśnie mamy tutaj drążek, mamy te takie pachołki, nie wiem jak to nazwać, ten Cymbergaj się pod spodem włącza. Tutaj mamy gdzieś guziczek. On jest na baterię. I tutaj teraz jest wydmuch powietrza, dzięki czemu, jak możecie zobaczyć, bez problemu ten drążek porusza się po stole i też mi się wydaje, że to jest taka zabawka, gra na lata. Są też takie duże właśnie stoły, jakby ktoś bardzo lubił, a tutaj można sobie bardzo szybko zrobić taką rozgrywkę. No jak dla mnie świetna sprawa i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę często korzystamy, jak do linii przychodzą właśnie dzieci czy coś, to też w każdym wieku dzieciaki się w tej grze odnajdują i można fajną rozgrywkę sobie zrobić. No i mam już tutaj Maruszka na rączkach. Ja chciałam Wam jeszcze pokazać, że jeszcze coś na pewno się znajdzie, ale póki co tutaj na dole Albika jest to, są to takie różne książki z piórem mówiącym. Ikonę włącz. Mamy tutaj właśnie takie pióro oraz różnego rodzaju książeczki. I to jest rzecz, która mi bardzo by się spodobała, jak byłam dzieckiem. Naprawdę uwielbiałabym coś takiego, gdybym miała. Można sobie włączyć tutaj dialogi zwierząt. Sorry za trzęsący się obraz, ale Marusia tutaj mi rusza. No i tutaj jest cała historia odnośnie właśnie poszukiwania odpowiedzi na zagadkę, żeby zdobyć aparat. Możecie też tutaj wybrać sobie piosenki. A nie, to jest dialog. O. I teraz Albik będzie Wam właśnie tutaj śpiewał jakieś piosenki. Tych książek jest bardzo dużo, jest to też książka na lata, bo i są wersje o ciele człowieka, o gwiazdach, jest mnóstwo różnych. Lili akurat na razie ma dwie. Mamy też takie piosenki, tutaj również są dialogi. Można też sobie wybrać piosenki. I będzie po prostu tutaj nam muzyczka grała. Bardzo fajna sprawa i na pewno jest coś, co warto mieć i wydać na to pieniążki. Trochę to kosztuje, ale właśnie to, że można też dokupywać bardzo dużo różnych materiałów, sprawia, że zdecydowanie warto to mieć. I tutaj co dostała Melusia? Akurat usiadłyśmy. O! I Wam pokażę. Więc dostała taką ośmiorniczkę z firmy La Maze. Ta firma w ogóle ma dużo takich fajnych grzechotek dla dzieci. Wpiszcie sobie na Allegro, to na pewno wyszukacie, bo akurat ja to zamawiałam. Ona tutaj na maskach ma, zobaczcie, różne końcóweczki, grzechotkę, coś do ISM, do ściskania, szeleszczenia. No, Melusia uwielbia, oddaję już Ci, bo właśnie się nią bawiła. Dostała też taką książeczkę, którą można sobie... Ty strasznie szalejesz. Zawiesić, zacie sorry za takie warunki, no ale jak nie teraz, to nigdy tego nie nagram, w związku z tym tak. Taką książeczkę, którą właśnie można sobie zawiesić, czy nawet na matę edukacyjną, czy do wózeczka, no Malusia, jak widzicie, uwielbia. I tutaj kolejna zabaweczka, też właśnie z La Maze. To jest taki, właściwie nie wiem nawet co, taki supeł, który ma, zobaczcie, grzechotkę, coś do ściskania, malusterko, tutaj ma do gryzienia taki element silikonowy, fajny, taki typowo dla dzieci. No Mela, no uwielbia tą zabaweczkę tak samo, to są nasze, można powiedzieć, nawet hity. Widzicie, o, tak?
fajny? O, tak. I też można to sobie gdzieś zawiesić. Ja często na matę edukacyjną zawieszam i wtedy Malusia się tym po prostu bawi. Każdy wie, że Lili lubi psi patrol, więc dostała jeszcze takie giga puzzle oraz takie mniejsze. Dostała też dużo takich różnych samochodzików. Nie sposób mi je wszystkie zebrać. Ten pamiętam, że dostała na święta. Tutaj świeci się sygnalizacja. No każdy wie, że Lili uwielbia samochody, więc to była w ogóle rzecz, którą ona się, słuchajcie, po Wigilii najbardziej bawiła, no bo parkingu nie mogliśmy złożyć ani domku dla lalek, bo byśmy się nie zmieścili w samochodzie po prostu z prezentami i dziewczynami i cały czas się bawiła tą policją, także taka zwykła rzecz, a cieszy. I Melusia też dostała taką zabawkę, która wydaje mi się być ogromnym hitem obecnie, takim bestsellerem przynajmniej z tego, co obserwowałam na Allegro. Tutaj mamy coś typu popyt, a tutaj mamy takie zawieszki, supełki, które się po prostu przeciąga. To jest tak naprawdę zabawka chyba od 12 miesiąca, 6. Teraz już nie pamiętam, co było na opakowaniu. No ja jeszcze Melusi jednak nie daję, bo ona sobie wkłada zabawki do buzi i to może wsadzić za głęboko i wiecie, no może być niebezpieczne. Jeszcze to na pewno nie jest na 4 miesiące. Ale ja niektóre rzeczy też, jak ktoś się pytał, co Malusia chce, wybierałam na zaś, no bo ile można kontrastowych zabawek mieć, a to na pewno się za chwilę przyda. Tutaj macie firmę. Zaraz Wam pokażę, bo chyba straż pożarna odjechała do góry, nie chcę się teraz iść, więc zaraz Wam pokażę. W każdym razie dostała właśnie straż pożarną na pilota, co jest dla nas hitem. Lili uwielbia, nie dość, że samochody, to jeszcze na pilota samochody. W sumie to był jej pierwszy, no ale wiecie, u kuzynów już się bawiła i bardzo, bardzo się cieszyła. I ja także, bo ja też lubię takie samochody, więc super sprawa. No i tutaj jest straż pożarna, tak jak mówiłam, u góry. Ona świeci, jeździ oczywiście, tutaj się rozkłada drabinka, super sprawa, fajna nawet jakościowo, powiem Wam szczerze mówiąc, ta straż, szkoda, że się drzwi nie otwierają, to w większości samochodów niestety się nie otwierają, bo tak by można jakiegoś, wiecie, ludzika wsadzić, ale i tak jest super, także Lili uwielbia właśnie taki samochodzik. Lili, Marusia też tutaj, widzicie, się cieszy. Co tu jest? Co tu jest? Straż pożarna, tak? No, jojo. Dostaliśmy także, dostaliśmy, Lili dostała odtwarzacz CD. Bardzo chcieliśmy generalnie coś takiego, ponieważ nie dość, że tutaj jest radio, Lili bardzo lubi słuchać muzyki, można sobie też włączyć właśnie pendrive'a, no bluetootha tutaj akurat nie ma, ale są też płyty, czyli już taki, wiecie, stary sposób słuchania muzyki, ale ja bardzo lubię płyty. Musimy sobie zrobić jakąś naszą małą kolekcję, póki co mamy dwie takie piosenki jakieś dla przedszkolaka oraz właśnie te kołysanki, które Lili czasami włączamy na noc. Bardzo fajna sprawa, Lili, wiecie, już sama umie sobie tutaj obsługiwać, włączyć muzykę, więc naprawdę cieszę się, że mamy takie radyjko. I Melusi prezencik to jest taka żyrafka. Generalnie w niej chodzi o to, że tutaj dziecko kładzie sobie brzuszek. Taką ma podporę jakby z tego, ale trochę dziwnie, jak możecie zobaczyć, tutaj jest niżej, tutaj wyżej i Melusia z tego po prostu zjeżdża. Do tego, wiecie, no ten kąt jest trochę wysoki jak na podpór. Nie wiem, czy to jest dla niej wygodne, no ale najgorsze, że ona właśnie spada, więc tak ją po prostu tutaj nie wkładam. Ale te zabaweczki, jakie tutaj ma, czyli takiego gryzaczka, grzechotkę, czy tą szeleszczącą matę, to o tym, jak widzicie, się bawi i tutaj szaleje, także udany prezencik. Melusia dostała również taką książeczkę, moje pierwsze rymowanki. Jeszcze jest u niej w pokoju, no bo jeszcze takich zabawek grających jej raczej, no wiecie, jeszcze nie dają. Poza tym to jest bardzo takie twarde. A nie wiem, czy są baterie? Nie ma, no. Nie ma baterii, chyba że się gdzieś włącza z tyłu. O, włącza się, bo jeszcze tego nie używaliśmy. O. Czas na zabawę! Także jak widzicie, taka książeczka twarda z piosenkami, no spoko, także będzie za jakiś czas na pewno miała, jak sobie krzywdy tym nie zrobi. Melusia dostała też takie klocuszki, w ogóle Lili też takie miała, ale nie miała takiego opakowania. To widzicie, jest sorter, można sobie, no może nie sorter, ale można sobie tutaj powkładać, tutaj układać te klocuszki, one są fajne, bo zobaczcie, jak dziecko weźmie do buzi, nie udusi się. Tutaj mamy dziurki, są takie miękkie, silikonowe, więc powiem Wam szczerze, że nawet Lili czasem lubi coś sobie z tego ułożyć, najczęściej się bawi, że to są lody tak na niby, także fajne. I mam takie dwa pudełka, właśnie Lili też miała, także idealnie dla takiego maluszka.
Malusia dostała też taką wieżyczkę, to jest też tak mniej więcej od roku, ale myślę, że 7-8 miesięcy już jak będzie miała, to się tym zainteresuje. Tutaj wkłada się te drążki i one tak fajnie kręcą się wokoło i zjeżdżają na dół. Ta zabaweczka z Fisher Price'a to jest taki następca, nowa wersja tego, takiej wydry grającej. Na pewno kojarzycie, one też tam śpiewają, uczą, tak się ruszają na boki. Właśnie to jest głośne w ogóle. O, można dźwięk wyłączyć i tak sobie macha. No wiecie, jeszcze tego tak nie rozkminiłam, bo to jest też zabawka na zaś, ale właśnie jak ktoś się pytał, to tak jak wam mówiłam, chciałam takie zabawki już na kiedyś, no bo Lili takiej w ogóle raczej nie miała. Czegoś takiego, no nie mieliśmy, więc teraz już chciałam, żeby Melusia właśnie miała coś na przyszłość. I ostatnia zabawka Melusi, myślę, że już jak będzie siedzieć, to będzie się tym fajnie bawiła, ale również dwulatek może się tym spokojnie bawić, jak i roczniak. Jest to takie pianinko Baby Einstein, takich, nie wiem czy to jest firma, ale jak sobie wpiszecie, a nie firma, to jest chapa, dużo, dużo takich właśnie mądrych zabawek tworzą też drewnianych. I to jest takie pianinko, na którym oczywiście można grać różne piosenki. Tutaj macie nutki. No i tutaj są, nie ma dalej, nie otwierałam jeszcze, mamy 6,36 miesięcy, super sprawa, ja generalnie to chciałam dla Lili, ale jakoś, nie wiem, nie kupiłam, nie było okazji, także jest drugie dziecko i można było sprawdzić, więc nie mogę się doczekać, aż będziemy sobie tym grali. Muszę w sumie z Lili spróbować to otworzyć, no bo w sumie ona też może jak najbardziej, a to? A tutaj mam różne takie zwierzątka. Słuchajcie, chyba ostatnia zabawka Lili, to jest taka taksówka. Tak mi się wydaje, że ostatnia, no ale słuchajcie, święta już były jakiś czas temu i urodziny. I tak rozglądam się po pokoju i wydaje mi się, że to wszystko. Także już kończę, bo już malutka też się nie cierpi. Dajcie mi koniecznie znać, co wasze dzieci lubią w tym wieku, czym się lubią bawić. Ja wam już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!